No i teraz naszym kolejnym krokiem będzie znalezienie stosunku promienia do AE. No ale czemu to będzie równe? Można to znowu wszystko wyprowadzać, albo można tutaj zauważyć na podstawie tego tutaj równania, że R dzielone przez AE to będzie DO plus R dzielone przez AD. Ok, widzicie to czy nie? Może zastopujcie sobie, porównajcie to z tym. To się oczywiście musi zgadzać, czyli... No i te dwa komponenty tutaj musimy znaleźć. R dzielone przez AD, to już wiemy ile jest z poprzedniej nierówności. Natomiast jeszcze muszę Wam pokazać, jak znaleźć DO dzielone przez AD. To nie jest takie oczywiste, więc może jeszcze to Wam pokażę, a później tu już wszystko przyspieszę i pokażę Wam ostatni krok. Ok? Potrzebuję tak, DO dzielone przez AD. Jak to znaleźć? Zauważcie, że DO... R i AD to są boki kąta prostokątnego. Czyli co możemy użyć? Oczywiście najważniejsze twierdzenie w historii matematyki, twierdzenie Pitagorasa, ok? R do kwadratu plus AD do kwadratu równa się DO do kwadratu. No i z tego muszę teraz tylko znaleźć stosunek DO do AD. To nie będzie takie trudne. Zacznę od podzielenia obu stron przez AD do kwadratu. No, ale wiem, co to jest R dzielone przez AD do kwadratu, prawda? R dzielone przez AD musi być to, także to z pewnością jest większe niż... No i teraz, żeby to sumować, ja potrzebuję kalkulatora. Archimedes jakoś inaczej to sumował. 153 do kwadratu to 23409. No i zostaje nam tylko jedna rzecz, wyciągnąć z tego pierwiastek i będziemy mieli pojęcie o tym stosunku DO do AD. W jaki sposób zrobi to Archimedes? Nie mam pojęcia, ale zapisał coś takiego. Haha, 591,1. Znikąd. Nie wiem, jaki jest pierwiastek z tej liczby. Nie ma znaczenia. Wiadomo, że pierwiastek tutaj z tego mianownika to jest oczywiście pierwiastek ze 153 do kwadratu, czyli 153, ale to jest 591,1. Nie wiem, skąd to wychodzi. Mniej więcej podejrzewam, że z tego samego miejsca, gdzie pierwiastek z 3 jest większy niż to. Więc to się oczywiście zgadza, znaczy właściwie to powinno być napisane, że to jest większe niż 591,1. Sprawdziłem na kalkulatorze, to jest prawdziwe, czyli można by zaznaczyć, że DO do AD jest większe niż ten stosunek. A zatem DO jest również wiadome, no i w końcu można by dodać te dwie liczby i zobaczyć, że... I zobaczyć, że promień do AE jest z pewnością większy, tu powinno być znak większości, większy niż 1162,1 dzielone przez 153. Ok. To tyle, jeżeli chodzi o moje pokazywanie tutaj, co zrobił Archimedes. Krok po kroku, teraz już to znacznie przyspieszę, ale chyba już rozumiecie, o co chodzi. Podzielę znowu tutaj ten kąt na połowy i zrobię odcinek AF i będę zainteresowany stosunkiem R do AF, a później znowu na połowę i będzie R do AG. I tam właśnie na R do AG Archimedes kończy. Ok, przyspieszę teraz to wszystko i zaraz to dokończę. Ok, tu są nasze upragnione, właściwie ten tutaj ostateczny stosunek R, czyli promienia do boku. No i teraz zaczyna się dzielenie naszej figury tutaj na wielokąt foremny. I zrobione jest to w ten sposób, że AG jest zduplikowany z drugiej strony, czyli punkt H taki, że GH jest równe to 2 razy AG. No to jest w miarę oczywiste, czyli ten odcinek tutaj GH, to jestem tym zainteresowany, dam go na czerwono, AB jest równe 2 razy R.
No i mamy tutaj z tego stosunek GH do AG jest równe AB do R. To już wiecie dlaczego. To jest dokładnie to, co wtedy zrobiłem z heksagonem. No i teraz zaczyna się zabawa z tym równaniem. Czyli to równanie jest tutaj dla nas interesujące, ponieważ zawiera stosunek R do AG, a my dokładnie wiemy, że R do AG jest tym tutaj. No i zwróćmy uwagę, czym jest GH. GH jest to, uwaga, ten odcinek. Może przypomnijmy, bo ja już się trochę pogubiłem, czym tak naprawdę jest GH. Zaczęliśmy wszystko od heksagonu, prawda? Czyli było sześciokąt foremny. On był o takiej tutaj rozwartości 60 stopni, prawda? Później zrobiliśmy z niego połowę, czyli jakby to tak dodawać tutaj, to z sześciokąta zrobilibyśmy dwunastokąt, prawda? Dwunastokąt foremny. Później znowu połowę. Każdy bok dwunastokąta byłby przydzielony na połowę i tam by był zrobiony jeszcze trochę taki ciaśniejszy wielokąt. Czyli z dwunastokąta zrobilibyśmy 24, 48, 96 kąt foremny. Ten tutaj kąt GOH jest kątem 96 kąta foremnego. Ile stopni ma ten kąt? Może żeśmy szybko policzmy. Tutaj może na boku. Otóż ten był 30, czy właściwie ten duży był 60. Połowa. 4 połowy, tak? Policzmy. 3 i 3 czwarte stopnia. Tyle miałby tutaj ten jeden kąt, czyli jeżeli bym pomnożył przez 96, powinien zatoczyć całe koło, prawda? Sprawdźmy. No i jest 360 stopni, czyli matematyka chyba jednak jest tutaj coś warta. No ale wracajmy do tego, teraz co my zrobimy z tym GH? No skoro ustaliliśmy się, że to jest bok 96 kąta foremnego, wtedy ja pomnożę tutaj to GH przez 96, no i pomnożę też 153 przez 96, żeby zachować ten sam tutaj stosunek, czyli czym się stanie tutaj GH razy 96? Stanie się obwodem 96 kąta foremnego, prawda? No i chyba wiecie, do czego to dąży. Zapiszmy to. AB dzielone przez obwód 96 kąta jest większe niż ten pierwiastek, a zatem tak samo jak poprzednio, obrócę go do góry nogami, no i zobaczmy, co z tego wyjdzie. No ale obwód 96 kąta foremnego, czyli gdybym tutaj brał ten kawałeczek i za każdym razem dodawał tutaj i kawałek, to trudno nawet pokazać, w jaki sposób te boki 96 kąta odstawałyby od okręgu, ale to nie ma znaczenia. Obwód okręgu to oczywiście pi razy średnica. Zapiszmy to, średnica jest oczywiście AB. Tutaj jeszcze tylko, jakby ktoś się zastanawiał, tu jest przecinek, a tu jest kropka. Wiem, że w Polsce zawsze mówiło się po przecinku. W tym miejscu stawiało się przecinek. W Ameryce stawiamy tam kropkę, tak zwaną dziesiętną kropkę, decimal point, czyli dziesiętny punkt właściwie można by przetłumaczyć, żeby oddzielać części dziesiętne od całości, a przecinki ustawiamy, żeby oddzielać te potrójne cyfry, czyli biliony, miliony, tysiące, w ten sposób. Łatwiej jest wtedy po prostu czytać liczby. No nic, wracajmy do tego, co tutaj robi Archimedes. Oczywiście skraca średnicę, no i pi ma górną granicę w tym ułamku, Archimedes stwierdza, że ten sam ułamek jest mniejszy niż 3,1. Jak on to stwierdza, tego nie wiem, ale jak sprawdzicie na kalkulatorze, jest to prawdziwe zdanie. Także podsumujmy w końcu, jaka jest górna granica pi. W podobny sposób otrzymuje dolną granicę, która jest 3,1.
i 10/71. Pierwszych. Także to tyle, co chciałem Wam dzisiaj pokazać. Tak się kończy papier, czy publikacja, przepraszam za słowo, papier po angielsku, mówimy paper, paper. No, ale oczywiście chodzi o publikację Archimedesa. Jeszcze jedną rzecz tutaj chcę zrobić, uśrednić dolną i górną granicę, pokazać w jaki sposób pi jest jest oszacowane poprzez uśrednienie tych granic, więc szybko to zapiszmy. Jeżeli to uśrednimy, to mamy 3.1418, podczas gdy prawdziwe pi 3.1415. Także do trzeciego miejsca po przecinku można by powiedzieć, że Archimedesowi się udało oszacować pi. Także co wnioskujemy z dzisiejszego odcinka Math Magics? Po pierwsze, że jak jeździcie na narty, to używajcie kremu do opalania albo sunblock. Tak, abyście nie wyglądali tak jak ja, cały czas zarumieniony. Druga rzecz, że 250 lat przed Chrystusem robili niezłą matematykę. Zobaczcie tutaj te liczby do kwadratu, pierwiastki z tego. To jest ciekawa rzecz, zwłaszcza bez, pamiętajcie, bez algebry. Wszystko właściwie używając geometrii. Później, historycznie rzecz biorąc, te oszacowania liczby pi były tam coraz bardziej dokładne. Zdaje się, w III wieku naszej ery w Chinach ktoś wpisał razy dwa to jeszcze, czyli 192-kąt foremny w ten sam, używając tej samej techniki, także to było trochę lepsze oszacowanie liczby pi. Natomiast w V wieku już najlepsze oszacowanie liczby pi, które nie zostało pobite przez prawie 1000 lat, i to było 355 dzielone przez 113. To mi by było pewnie trochę trudno zapamiętać. Ja na swoich wykładach zawsze używam pi jako 22 dzielone przez 7. To jest wystarczające oszacowanie. No i też zmusza moich studentów, żeby używali ułamka. 22 kropkę dzielone przez 7 to jest ułamek. No wiadomo, ułamki są trudne, ułamki nie wszyscy rozumieją. Średnio około 5 na 4 osoby nie rozumie ułamków. Dlatego zamiast 3.14 używam 22 dzielone na 7 i to w zupełności wystarcza. Ok? Mam nadzieję, że Wam się dzisiaj podobało. Pamiętajcie, liczba pi jest wszędzie, tam gdzie są okręgi, ale również w innych dziedzinach matematyki. Okazuje się, że wyskakuje gdzieś w teorii liczb, w prawdopodobieństwie, na pewno jeszcze nie raz, nie dwa razy powiem Wam coś o liczbie pi, a na razie już kończę. Oczywiście 17 odcinek, to Wam wiszę 17 pompek w szczytnym celu 1000 subskrybentów do setnego odcinka. Jeżeli nie będzie 1000 subskrybentów do setnego odcinka, wtedy trzeba kanał zamknąć. Robiłem co mogłem, żeby rozpowszechnić matematykę, spopularyzować w Polsce. Więc zapisujcie się koniecznie, kciuki do góry. Pokazujcie innym ludziom, żeby się zapisywali, a ja w tym czasie pompuję specjalnie dla Was. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku Mathemagics. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście. O, zaczyna być coraz trudniej, ale jeszcze się udało 17 za jednym razem. 17 to jest liczba pierwsza, a pierwsza po angielsku znaczy prime, a prime to znaczy być w formie. Róbcie pompki i będziecie w formie. Na razie dzięki za oglądanie do samego końca. Trzymajcie się. Cześć!